ten szczególny i wyjątkowy dzień w naszym życiu. Dziękujemy Ci za uprowadzenie nas do Twojego świętego kapłaństwa, abyśmy mogli iść do ludzi z Twoimi darami. Dziękujemy za dar życia i za dar powołania. Błagamy Cię, Panie, abyśmy byli nieustannie zanurzeni w Twoim miłosierdziu. Drogi Ojcze, księże arcybiskupie, dziękujemy, że dziś łączyłeś nas do prezbiterium Kościoła Lwowskiego. Dziękujemy Ci, Ekscelencjo, za zaufanie, którym nas obdarzyłeś. Jednocześnie prosimy o modlitwę, abyśmy byliśmy gorliwymi i świętymi kapłanami. Dziękujemy, księże arcybiskupie, za Twoje świadectwo wiary, za przykład gorliwości duszpasterskiej. Niech dobry Bóg Ci błogosławi. Dziękujemy również ich ekscelencjom, księdzu biskupowi Leonowi, księdzu biskupowi Edwardowi i księdzu biskupowi Marianowi za udzielanie nam posługi w czasie seminaryjnym, obecność i modlitwę w naszych intencjach. Kochani rodzice, z głębi serca dziękujemy Wam za to, że przed laty przenieśliście nas, aby ochrzcić i wychować wierze katolickiej. Dziękujemy Wam za wszystkie nieprzespane noce, za Waszą troskę i trud wychowania. Niech Bóg w swej nieskończonej miłości Wam błogosławi. Na rękę ojca rektora składajmy swoją wdzięczność Wam, drogi ojcy wychowateli, profesory ta dyrektory naszej seminarii. Дякуємо Вам за Ваш труд виховання, за терпіння, яке Ви проявляли до нас, та за все добро, яке ми досвідчили. Нехай добрий Бог винагородить Вам сторицею. Drodzy księża, którzy przybyliście na tę dzisiejszą uroczystość, księża proboszczowie Krzysztofie i Bartłomieju, księża proboszczowie, księża wikariuszy, za to wszystko, co przyczyniło się do naszego wzrostu duchowego, za modlitwę, za poświęcony czas, za cierpliwość, za rozmowę i dobre rady, za wszelkie dobro otrzymane od Was w czasie seminaryjnym, praktykach duszpasterskich i katechetycznych, kierujemy serdeczne Bóg zapłać. Niech dobry Bóg błogosławi Wam w dalszej posłudze kapłańskiej. W szczególny sposób pragniemy podziękować księdzu Janowi Niklowi, proboszczowi katedry za przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy siostrom zakonnym, którzy przybyli i łączyli się w dzisiejszą uroczystość za ich modlitwę. Dziękujemy bardzo rodzinie za podtrzymywanie na tej drodze powołania, zwłaszcza za modlitwę i dobre słowa. Dziękujemy rodzicom chrzestnym, bliskim, przyjaciołom i dobrodziejom, którzy przybyli na tą uroczystość. Dziękujemy wszystkim osobom świeckim, którzy uczyli życia i zaufania Bogu. W życiu było i jest wielu dobrych i wspaniałych ludzi. Za wszelkie dobro i życzliwość serdecznie dziękujemy. Serdecznie dziękujemy chórowi katedralnemu, siostrze organistce oraz kościelnemu. Dziękujemy Wam, bracia, którzy idziecie drogą do kapłaństwa, którzy nieustannie towarzyszyły nam na tej drodze ku kapłaństwu. Dziękujemy Wam za minione lata i za to, że uświetniły dzisiejsze wydarzenie święceń kapłańskich. Z głębi serca dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli nam podczas tej uroczystości. Za to wszystko niech dobry Bóg będzie uwielbiony. Tyle, tak?